Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku, kolejny odcinek prosto z zakonu równowagi. Dzisiaj jak widzicie mamy już wbity 42 level i możemy wziąć nowe wyzwanie. Kolejne wyzwanie mamy na level właśnie 42, czyli co się stało? Aha. Na level 42 mamy wyzwanie związane z gnomami na złowrogich bagnach. Tak to widzicie. Poprzednio mieliśmy te potwory z kopalni, teraz mamy gnomy ze złowrogich bagien, a na kolejnym levelu mamy gady ze złowrogich bagien, ale to za chwilę wam wszystko o tym opowiem. Bierzemy zadanie i mamy do zabijania młode gnomy, leśne gnomy i stare gnomy, czyli więcej tych gnomów tam nie ma, są trzy rodzaje, do tego jeszcze elita. No jak dobrze wiecie albo jeszcze nie wiecie, złowrogie bagna jest to mapka tuż przed Mythar. Czyli i do tego do Mythar oczywiście nie ma żadnego teleportu poza kamieniami, więc nawet nie wiadomo jak byście chcieli, to z buta trzeba sobie iść. Ja teraz wam pokażę szybko drogę, jak to trzeba tam z buta dojść, bo jest dosyć prosta, tylko po prostu trzeba przejść tych mapek dosyć dużo. Tu wyszliśmy z Werbin przez Bramę Północy, wyszliśmy do Gór Zrębowych. Za chwilę będziemy mieli kolejną mapkę, potem kolejną, potem jeszcze jedną i będą złowrogie bagna. Na 42 levelu mamy zabić gnomy, które się znajdują na tych złowrogich bagnach. Tych gnomów jest tam, powiem wam szczerze, że dosyć wystarczająco, żeby można było zrobić szybko to wyzwanie. I jeszcze do tego można sobie tam jakoś może i poekspić, jak się połączy zabijanie gnomów wraz właśnie z tymi gadami. A gady mamy zabijać na 43 levelu, czyli nasze kolejne wyzwanie na 43 to właśnie będą te gady ze złowrogich bagien. To pewnie chodzi tylko i wyłącznie o te krokodyle i aligatory, które tam są. No ale co nie zmienia faktu, że tak czy tak znowu trzeba będzie przejść z Werbin do złowrogich bagien i zabijać sobie te potworki. My już jesteśmy w Lesie Dziwów, tutaj odbijamy na lewo i przechodzimy na naszą mapkę złowrogie bagna. No i tutaj już na start, jak widzicie, dwa starsze gnomy leśne czekają na nas. No i co? Nie pozostaje nam nic innego, jak je zabijać. HP... Dobra, odłóż. Aktualizacje się powinno zawsze chyba odkładać. Nie no, żartuję. Potem sobie zainstaluję, jeżeli to jest coś ważnego. Dobra. Czekajcie, bo nie działa mi... O. Klawiaturę mam. Za każdym razem jak włączę komputer i za każdym razem mam klawiaturę tak jakby na odwrót. Y z Z mam pomylone. I teraz próbowałem zamknąć walkę i nie mogłem. Dobra, mamy kolejne gnomy leśny. Ten zwykły leśny. Tam jest znowu starszy leśny. I gdzieś jeszcze będą młodsze leśne. Tutaj po prawej stronie, tak się już akurat złożyło, że dosyć szybko doszliśmy do jedynej elity na całej mapce. Jest to gnom Figlicht. Jest on sam, samotny, nie ma żadnej grupki, także tym bardziej damy mu radę, nawet mając tak słabe EQ jak moje. No to tak, widzicie, jakaś tam mikstura konsumpcyjna, pierdu pierdu. No i właśnie co do lotów, no to niestety szału tutaj nie ma. Lotają jakieś takie przeróżne, zwykłe itemki, ale głównie te właśnie mikstury leczące 330 życia. Tu są gnomy weterany, ich sobie nie ruszam, bo jestem miły. Bo nie potrzebuję ich zabijać, a to z nimi jeszcze jest problem. One są potrzebne do questa, więc nie ma się co nimi przejmować. No i widzicie, nawet nie jest źle z tymi gnomami. Jakby te gnomy, tak jak teraz stoją, były fajnie pogrupowane, to naprawdę z lepszym EQ to byłoby super ekspowisko. No ale w moim EQ wystarcza mi, że są pojedynczo, bo tak czy tak jako magowie zabierają mi nieraz dosyć dużo życia, jak im wejdzie jakiś dobry hit. Więc trzeba się cieszyć. No widzicie tutaj już po drodze pełno tych krokodyli, czy jakichś tam innych gadów. Dlatego kolejne wyzwanie właśnie będzie związane z zabijaniem tych wszystkich krokodyli. Czyli będzie trzeba znowu tutaj przyjść, o jeszcze jakieś gawiały są. No to wszystko będzie nas czekać na kolejnym levelu. Także już możecie sobie zobaczyć, gdzie co jest. Będziecie mogli szybciej szczaić się, gdzie są te wszystkie gady. My przechodzimy teraz trochę na górną część mapki. Przejdziemy sobie tutaj ją jeszcze wokoło. Tu mamy wszędzie jakieś gnomy. No już prawie
Pozabijaliśmy wszystkie, które nam są potrzebne. Ale jest ich jeszcze dosyć dużo tutaj. W lewym rogu na pewno będzie ich dużo. Tutaj jest parę młodych. Na górę jest wejście na mapkę, ale ona jest związana z levelami powyżej 100, więc nam się nie przyda. Tak, tam są chyba już te centaury i jakieś tam jaszczurki. To są na wszystko na. Nie, to nawet nie na 100, ale na wyższe levele niż nasz, więc nawet nie ma co tam iść. Tutaj mamy kolejne trzy gnomy. Leśny gnom. No tutaj na lewo mamy wejście do Mydhar, ale my na razie pójdziemy niżej. Od razu wam teraz powiem, że nie musicie iść z tej mapki z Buta do Werbin, bo w Mydhar jest możliwość teleportu do gór zrębowych. Taki ziomeczek nas po prostu teleportuje, kiedy klikniemy z nim dialog, on nas od razu przeniesie do gór zrębowych bez żadnej opłaty. Ale to o tym właśnie zaraz wam opowiem, tylko teraz chcę wam przypomnieć, żebyście nie włączyli filmiku, nie zabili tych gnomów i nie poszli z powrotem z buta, bo macie do przejścia kolejne 3 czy tam 4 mapki niepotrzebnie w sumie. Dobra, tu jakiś jest śmieszny gnom, kwaśny torf. Nie da się z nim nic zrobić, nie wiem z czym on jest w ogóle związany, ale na Margo mapce też jest na żółto, więc tym bardziej nie da się nic z nim zrobić. Bo to jakby jakiś NPC-ek. No ale może coś być, jakiś quest. Tutaj jeszcze gnom. No i chyba udało mi się zabić wszystkie gnomy. No tak. Mamy wrócić już do Werbin. Zabiliśmy wszystkie nasze gnomy. No to teraz wam szybko pokażę, jak użyć tego teleportu, jeżeli jeszcze z niego nie korzystaliście. A prawdopodobnie z niego nie korzystaliście. No bo kto by tutaj przychodził na takim levelu? W Mydhar. Jest taki podróżnik, czy jakiś tam ziomeczek, i on właśnie tutaj nie ma żadnego zakonu australnego, nie ma żadnego teleportu do Mydhar. On jako jedyny potrafi nas przeteleportować właśnie tylko i wyłącznie do gór zrębowych. Tutaj jest ten przewodnik i po prostu klikamy jasne w drogę. I kiedy będziemy mieli chyba powyżej 50 levela, on będzie pobierał 2000 złota od nas za to, że nas tutaj teleportuje, no ale. Tak czy tak, zawsze warto. Jesteśmy w Werbin, kończymy questa, prawie 80k expa, coraz więcej, coraz lepiej to wygląda. I zostało nam jeszcze ponad 50% levela do bicia. No, mam nadzieję, że szybko się z tym uporam. No i tak jak mówiłem, następne wyzwanie znowu z Werbin. Także nie macie się co ruszać poza tym, że musicie dobić 43 level. No to znowu się spotkamy w następnym odcinku Werbin i zobaczymy, jak to będzie z tymi gadami. A póki co sami debi 43, także do zobaczenia, moi kochani.